Legionowie pod Warszawą milicja obywatelska złożyła przedświąteczną wizytę pokątnym gorzelnikom. Obława spadła jak grom z jasnego nieba. Naiwne tłumaczenia nic nie pomogą. Bimber jest trucizną i za wyrób jego wędruje się do więzienia. Ale bimbrarzy nic to nie obchodzi, że tysiące ludzi utraciło już wzrok i życie. Do źle oczyszczonego alkoholu dodają jeszcze kwasu solnego i chlorku, podobno dla smaku. Nieoczyszczony alkohol ma składniki trujące zwane fuzlami. W brudnych beczkach fermentuje tak zwany zakis. Lecz tym razem bimbru na święta nie będzie. Pies policyjny wykrył w stogu slomy aż 4 beczki zacieru, a pod ziemią 100 litrów gotowej produkcji. 14-letni malec złapany na gorącym uczynku był tylko najemnym wyrobnikiem. Płacono mu 300 zł od 150 litrów. Pani właścicielka rektyfikacji udaje teraz naiwno. Prawdziwy czarny dzień trucicieli. W piwnicach, szopach, bunkrach leśnych i zamaskowanych lochach zniszczono tysiące litrów trującego samogonu. Bimber płynął strumieniami. Tak to niedobra milicja zepsuła amatorom łatwych zarobków przygotowania świąteczne. Za to niedoszli klienci będą zdrowi. Zabraknie w tym roku bimbru.